wezwani przez papieża Franciszka za zgodą też księdza proboszcza, który tutaj był z nami przez chwilę. Obecnie jest tutaj ksiądz Paweł też z parafii, z nami. Jesteśmy tutaj po to, żeby właśnie obwieszczać zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, bo byliśmy tymi, którzy doświadczyli Jego interwencji w naszym życiu, w naszej historii. Nikogo z nas by tutaj nie było na tym placu, gdyby nie zaistniał ten fakt. Nie ten fakt Jego interwencji. Może Ty dziś jesteś tutaj w jakimś strasznym kryzysie. Strasznym kryzysie. Może mówisz, świat się zawalił. Może mówisz, to jest niemożliwe, że Bóg mnie w takiej sytuacji kocha, skoro jestem zdrajcą Jezusa Chrystusa. Ale taka jest prawda, nie? Taka jest prawda o Tobie i o mnie. Ty i ja jesteś zdrajcą. To jest fakt, to jest pieczęć. Ty i ja masz napisane na czole, jesteś zdrajcą, nie? I nie mów, że Ty jesteś doskonały katolik, że Ty przychodzisz co niedzielę do kościoła i Ty znasz Boga, znasz Jezusa Chrystusa, nie? Nikt z nas, jeśli nie ma tego doświadczenia Jego darmowej miłości, nie zna nic, nie wie nic o Jezusie Chrystusie, nie? To, że tutaj możesz mówić swoje doświadczenie, to jest znak, że Jezus Chrystus zaczął z Tobą i ze mną dialogować, nie? I to jest ten moment, w którym Ty możesz personalnie z Nim się spotkać, osobowo, nie? Osobowo. I to nie jest już tylko napisane na papierze, to nie jest tradycja, to nie jest coś, co przekazała Ci Twoja babcia, Twój dziadziuś, katecheta w szkole, tylko to jest autentyczne doświadczenie Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego, który przychodzi i ratuje nasze życie. Dzisiaj też czytałem na samym początku, że zanim tu przyjechałem, to trafiłem na taki news z Gazety Watykańskiej i tam było spotkanie papieża z takimi ludźmi, którzy zajmują się wszystkimi zranieniami wynikającymi z molestowania seksualnego. I to są poważne rzeczy, nie? Jeżeli ktoś tego doświadczył, to cały świat się zawalił, nie? Cała rzeczywistość się zawaliła i papież odważnie o tym mówi. Nie? Jeżeli takie zranienie otrzymałeś, jeżeli weszłeś w takie doświadczenie, to nie znaczy, że ta miłość Jezusa Chrystusa została przekreślona. Nie? I on wyraźnie o tym mówi, że jeżeli masz to dotknięcie, jeżeli najgorsza sytuacja w twoim życiu na ciebie spadła, to znaczy, że Jezus Chrystus chce w to wejść. Nie? Że On chce w to wejść, że chce ratować twoje życie, że chce wejść poprzez tą ranę, którą masz, w dialog z Tobą. Nie? Jeżeli Ty ani ja nie otworzysz się, tylko będziesz żył w tym swoim zgnuśnieniu, w tym zamknięciu, w tym swoim mikrokosmosie, to niestety, przykro mi, nie będzie tego spotkania. Ale jest szansa. Jest ten moment, jest ta jedna chwila, to wydarzenie i ten kairos, ten moment przejścia ze śmierci do życia, tu, na tym placyku, na tym miejscu, które wybrał Jezus Chrystus i Ty możesz naprawdę to otrzymać.